Halo, halo, witam bardzo serdecznie, z tej strony kanał Kylie. Dzisiaj jest 8 czerwca, wiem, wtorek, znowu są patchnocy. Wcześniej to wszystko mi pomieszało szyki, ledwo wróciłem z roboty i tu już trzeba patchnocy robić, bo widzowie czekają. No ale cóż, robimy. Zanim przejdziemy do patchnoców, tutaj drobna informacja, ponieważ Pearl Abyss chciałby się pochwalić, a new tide is coming. Wyłączę teraz muzykę, obejrzymy sobie, bo to jest bardzo króciutkie, czyli taki tak zwany teaser. Desert into the waves. Czyli jak sama nazwa wskazuje, prawdopodobnie będzie to znowu dotyczące morskiego kontentu. No cóż, wiele osób jest zadowolonych, wiele osób jest niezadowolonych. Dajcie znać mi w komentarzu, co o tym sądzicie, czy jesteście, czy uwielbiacie barter, morski kontent, czy bardziej byście pochwalali jednak zmiany na stałym lądzie. Bardzo jestem ciekaw waszych opinii. I kolejna sprawa, to niestety wyciekła nowa klasa. Ja zrobiłem posta na YouTubie, ale wydaje mi się, że można tutaj jeszcze wspomnieć, czyli tutaj mamy nowa klasę, czyli to jest chyba z hiszpańskiego, czyli new class, nowa klasa, i wygląda ona w ten sposób, czyli piratka na to wygląda. I jestem ciekaw, co sądzicie, jakimi będzie broniami operowała. Też dajcie znać w komentarzu. Ja nie będę wam tutaj nic podpowiadał, sugerował. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Dobra, przechodzimy sobie do patchnotesów, ale od razu mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o konsolę, to niestety nic tutaj nie ma. Jedynie jest Spare Shop, więc niestety... O, jest! Okej. Okay. Dobra, no to jest patchnocik, to dobra, przepraszam, mogłem nie zauważyć. Najpierw przejdę do PC-tów. Chwileczkę, bo się tu zamieszałem. Dobra, czyli przechodzimy sobie do eventów szybciutko. Czyli mamy tutaj kolaborację z Bugatti. Jak możecie zobaczyć, jest nowy outfit, czyli ikonka Bugatti. Kolor oczywiście niebieski, również jeżeli chodzi o outfit do konia. I zerknijmy sobie bliżej na tą kolaborację. Możemy sobie zobaczyć filmik, ale tutaj macie, że... Mythical Arduanat będzie się pojawiał Black Desert, za wyjątkiem Walencji, i jeżeli będziemy próbowali go dotknąć, czyli po prostu zagadać, to będziemy otrzymywać eventowy Breath of Crocdalo. I jeżeli... please no, aha, czyli tylko możemy mieć maksymalnie 3 te Breath of Crocdalo. I wydaje mi się, że to będzie potrzebne na później, ponieważ tutaj chyba nic nie ma więcej. A nie, jest, przepraszam, tutaj jest event Breath of Crocdalo. Przepraszam, że tak doczytuję to, ale no niestety nie miałem za bardzo czasu, a chcę wam szybko te patchnocy zrobić, bo niestety jeszcze mam dzisiaj streama. Więc wybaczcie, jeżeli będzie on, czy tam jakieś takie pauzy, no ale niestety... Dobra, wracamy do tematu. Polyforest, NPC Borgo, czyli mniej więcej w tym miejscu to jest i możemy tam rozpocząć event Breath of Crocdalo. Zobaczmy, jakie są nagrody, czyli otrzymamy Spirit Steer i Contribution X200. I co to daje? Czyli jeżeli oddamy Breath of Crocdalo, będziemy mogli otrzymać jedną z tych nagród, czyli Mythical Feeder razy 2, to jest potrzebne do robienia T10, na razie mamy jednego konia, lub do wyboru mamy materiały do robienia T9, więc zależy kto co potrzebuje. Jeżeli zbierzemy Spirit Steer, zobaczmy, as a quest reward, dobra, czyli, aha, czyli dobra, z tego questu również otrzymujemy to, dobra, czyli ten Spirit Steer, który tutaj otrzymujemy, możemy zrobić to u tego NPC-ka, R. Fianso, pod Lemoria Guardpost, to jest również region Kamasylwii. I będziemy mogli to wymienić na Densic Elephant, to jest do domku, jak i Crocdalo Feeder. Nie wiem, czy ten Crocdalo Feeder jest wyjaśnione, co to jest, oczywiście, że jest. Dobra. Czyli jeżeli to wykonamy, to te Crocdalo Feeder będzie zwiększało nam prędkość mounta o 1% permanentnie. Możemy go użyć na koniu tylko raz i to pozostaje na stałe, czyli nawet jak sprzedamy konia na markecie i tak dalej, to ten bonus dalej będzie się zaliczał, ten 1%, więc warto. 1% może tam dużo różnicy nie robi, ale no cóż, zawsze lepiej mieć niż nie mieć, nie? Dobra, to przechodzimy dalej sobie, czyli wraz z tym będzie kolejny event, czyli Training and Mount X 50% od dzisiaj, czyli od 8 czerwca do 23, całe 2 tygodnie możecie trenować konie
i będzie właśnie zwiększone EXO o 50%. Również jeżeli będziemy oddawać konie do Imperial Horse Delivery, jeżeli ktoś nie wie, na YouTubie, na moim kanale może sobie zerknąć, jak to wygląda, będzie można wymieniać konie i będziemy otrzymywać za to nagrody. Najpierw przed eventem było, że dostawało się na przykład za tier 1 jedną sztukę, teraz dwie sztuki. Czyli jeżeli będziemy wymieniać piątki, bo najczęściej się wymienia piątki, otrzymamy tych Flower o Oblivion 7, czyli tak jakbyśmy... No dobra, myślałem, że tier 7 daje 7 tych Flower of Oblivion, ale w dalszym ciągu jest to troszeczkę więcej tych nagród. Ok, lecimy dalej. Imperial Horsing Around, czyli jeżeli oddamy level 15 lub wyżej konia do Imperial Horse Delivery, czyli w zasadzie to jest ten sam wymóg tutaj do tych nagród, też musi być minimum 15 poziom. No to tutaj będziemy otrzymywać Imperial Training Delivery Invoice i ten invoice będziemy mogli wymieniać na nagrody, czyli tutaj mamy coś takiego jak za 360 takich invoice, czyli tych pergaminów, będzie można wymieniać to na tier 8 Horse Emblem Box. Myślałem, że to jeszcze będzie ze skillem, ale niestety nie. Ewentualnie możecie to wymienić na gear do tego konia. I tutaj chyba te piątki będą Horse Emblem Blocks, tutaj nie jest napisane, bo tu jest tier 8, a tu nie, czyli prawdopodobnie będzie po prostu losowo. Czyli wystarczy do pierwszego lepszego NPC-ka stajennego podejść i będziemy mogli te nagrody wymieniać. Dobra, lecimy dalej. Czy tu muszę cofnąć? Nie, dobra. Czyli jeszcze jeden jest, wow, Attendance Reward, no dobra, czyli tylko odświeżony kalendarzyk, zobaczmy, czy coś tu ciekawego jest. Niestety nie, wydaje mi się, Crystal Extraction Tool, no dobra, jest jeden, ale to można już bardzo łatwo zrobić w grze. Czyli średni kalendarz, powiem szczerze, bardzo mało nagród, to jest bezsensowna nagroda w zasadzie. Wax Cry, dwie sztuki, naprawdę, dwie sztuki. 10 krosów, no naprawdę, biedne te nagrody są, biedne. Nie, ten kalendarz to jest jeden z gorszych, powiem szczerze. No dobra, no ale nic nie możemy na to zrobić. Okej, okay, lecimy dalej. News and Improvements, czyli tutaj mamy Ninja, Shy, Assassin oraz Sage. Sage chyba dostał tutaj nerfy, jeżeli chodzi o Awakening, więc już widziałem na Discordzie, że ludzie są niezadowoleni. Kolejna sprawa to jeżeli chodzi o Conquest War oraz Node Wary, zostały powiększone statystyki jeżeli chodzi o fortyfikacje, czyli na przykład forty, same słupki zostały zwiększone, wytrzymałość, ponieważ teraz wiadomo, statystyki postaci rosną, ale te przedmioty, które możemy niszczyć na Node Warach i tak dalej, czyli obiekty, no to nic z tym nie było robione i dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że fort został zniszczony na przykład w minutę. Więc tutaj chcą się tego pozbyć i również zwiększyli wytrzymałość tych właśnie obiektów, jak Command Post, Recovery Center, Cannon Observatory, Elephant Nursery, Supply Depot, czyli wszystkie te obiekty mają zwiększony durability i w zależności oczywiście od noda, czyli na tier 3 czy tier 4 są największe, z racji tego, że tam najwięcej osób może być, na tier 4 może być nawet 100 osób. Jeżeli chodzi o Conquest War, czyli o Siege w sobotnie, no to tutaj są drobne zmiany, ale no tam naprawdę ogromna ilość graczy występuje, więc wątpię, żeby nawet 100% DP cokolwiek tam zmieniło. Jeżeli chodzi o interfejs, to został zmieniony interfejs ustajennego. Chyba wydaje mi się, że to jedno z ostatnich okien, które wymagają takich zmian. Kolejna sprawa to teraz usunięte zostały te konta, które nie zostały przetransferowane, nie zostały zaakceptowane, co to oznacza dla nas, że nazwy są zwolnione, również kont, jak i nazwy postaci, więc jeżeli ktoś czaił się na jakąś nazwę, to może sobie teraz spróbować ją podebrać. Za wyjątkiem tych tutaj wymienionych, czyli Kron, Elten, Tugrat, Ilezra, Abyss, Dziad, Beck, Guru, Ferit czy Crucio, te nazwy są zablokowane, ponieważ Pearl Abyss chce je wykorzystać do jakichś przyszłych eventów. Dobra, kolejna sprawa to tutaj widziałem, że Central Market został zmieniony. W zależności od tego, jaki przedmiot sprzedajemy, jeżeli wart jest on 20 bilionów, czyli 20 miliardów, lub jest jeden z tych przedmiotów, które tutaj są wymienione na pen. I to są w zasadzie wszystkie bossowe,
przedmioty Manosy i Blackstary. I niezależnie od tego, czy będzie to 20 milionów, czy mniej, tak czy siak, jeżeli wystawimy taki przedmiot, będzie on wystawiony 15-minutowym opóźnieniem. Więc nie zdziwić się, jeżeli przedmiot nie pojawi się natychmiast. Wydaje mi się, że to ma związek z tym, że został ten marketplace zablokowany na jakiś tam okres czasu i nie mogliśmy wymieniać offhandów, mainhandów i awakeningów. Teraz wydaje mi się, że market powinien prawidłowo działać, więc trzeba to sprawdzić. To ma po prostu zapobiec jakiś tam nadużyciom, więc ciekaw jestem, czy to w ogóle w jakiś sposób pomoże. Dobra, to lecimy dalej, bo tutaj są drobne zmiany. Czyli przejdziemy sobie teraz do Pearl Shopu, jeżeli chodzi o peceta. To nie ten. Dobra, zobaczmy, tutaj Pearl Shopik jest. Czyli w zasadzie będzie ten outfit tutaj dostępny. Hashashin. Corvicanus Premium Set za 3400 pereł, Dark Knight Checkmate Premium Set za 3400, możemy oba te outfity osobno kupować po części. Checkmate Pack, czyli desa dla Dark Knighta za 5100, ten outfit możemy sobie jeden wybrać dodatkowo z tych sześciu dostępnych, pięciu, przepraszam. Dodatkowo drobne bonusy: Artisan Enhancement Pack za 2660, czyli Artisan Memory 50 sztuk, Crown Stone 100 sztuk i Vax Cry 10 sztuk i dodatkowo jeszcze bonus Artisan Memory 22 sztuki. Kolejny pack, czyli wersja 2 za 6590, 150 właśnie tych Artisan Memory, 300 Cronstone'ów i 30 Vax Cry. Bugatti Full Pack, czyli za 4700 pereł otrzymujemy Bugatti Chiron Outfit, Bugatti Chiron Horse Gear Set i Bugatti Earrings Box. Jestem ciekaw, co to jest ten Earring Box. A wydaje mi się, że to też jakieś dotyczące wyglądu, ale no to właśnie jest ten outfit i będzie on dostępny dla wszystkich klas. Zobaczmy. On kosztuje osobno 2200 pero, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, również te kolczyki są osobno sprzedawane. 500 pero kosztują, więc jeżeli ktoś lubi Bugatti Chirona, no to może sobie teraz po prostu kupić. Osobno również jest Horse Gear, czyli możemy kupić Bugatti Chiron Gear, outfit dla konia. Ultimate Training Pack za 1875 pereł, Mud Skill Change Coupon 11 sztuk i bonusy. Ultimate King of Trainers, czyli za 4440 mamy tutaj Mud Skill Change Coupon 11 sztuk, 400 Cronstone'ów i Premium Horse Appearance Change Coupon. Gospi, czyli pet, z którym można łączyć z każdym innym petem za 2310 pereł, mamy dwie sztuki. Haeta, czyli tak oto wyglądający outfit, nie wiem, to taki jakiś diabelski piesio za 4000 pereł, 3 sztuki na tirze trzecim. Więc jeżeli ktoś chce szybko wylewelowane pety, może wydać tyle perełek i je otrzyma. Wyprzedaż, jeżeli chodzi o Wizard Lord Red Premium Set za 2720 pereł, Kanapę Costume Set dla Guardianki za 1540. Jeżeli chodzi o kategorię, to kategoria Mount ma wyprzedaż 20%. I za loyalty możemy sobie wykupić za 400 lojalek Extra Mount Scroll, czyli trochę więcej expa, jeżeli będziemy trenować konie. I do wyboru mamy dwie z trzech nagród, jeżeli chodzi o T9, czyli możemy sobie troszeczkę nadrobić, jeżeli chodzi o materiały do T9. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zmiany dotyczące komputerów. Teraz przejdziemy sobie do konsol. Więc lecimy tutaj sobie z patchnotesem. Więc jak zauważam, to konsole są bardzo w tyle niektórymi sprawami, tak jak na przykład life skill. Tutaj widzimy, że dodane zostały life skill mastery blue grade items i to są dopiero blue grade'y, czyli nie macie jeszcze manosów z tego, co tutaj wygląda, czyli Granoa, tylko jest Tecton i Duster, czyli jeżeli ktoś lubi life skill'e, to teraz będzie bardzo zadowolony. Dodane zostały właśnie masterki, czyli im więcej mamy tych punktów master, jest to zależne od tych przedmiotów. Musicie je enchantować, wtedy dostajecie więcej mastera w zależności od life skill'a, którego potrzebujecie. I tutaj macie to wszystko wyjaśnione, czyli za sam enchant, jeżeli chodzi o Blue Grade Outfit i narzędzia, tutaj macie wyjaśnione, że na przykład za duo macie 125 punktów masterki, za tri 180, T 250 i pen 330. Jeżeli chodzi o akcesoria, necklace, czyli naszyjnik oraz pasek, to
Ted daje 70 masterki, będzie bardzo ciężko to zdobyć. Na 3 daje 45. I macie tutaj troszeczkę pojęcie. I ringi, ringi też się pojawiają. Kolejna sprawa to, że możecie sobie kupić Blue Grade Mastery Outfit. Czyli jeżeli potrzebujecie, możecie sobie te Blue Grade'y po prostu kupić dosłownie od NPC-ka za 10 milionów. A Veli kosztują one 15 milionów, więc warto do Kalfonu jechać i kupić troszeczkę taniej. Jeżeli chodzi o Tekton Processing Stones, czyli jeżeli ktoś lubi procesowanie, pamiętajcie, że do każdego processingu jest osobny kamień. Vitality, Energy, Sun, Wind oraz Lava musicie zerknąć sobie. Po prostu najedźcie myszką na jeden z nich i zobaczcie, który jest potrzebny do którego processingu. Również jest dostępny u NPC-ka za 10 milionów, a Veli znowu za 15. Dlaczego ta Veli jest taka droga? Również jeżeli chodzi o przedmioty do gaterowania, również one są dostępne u NPC-ka, więc dopiero będzie warto je sprzedawać zenchantowane. I jedna z takich lepszych rzeczy, czyli Izaro Riding Crop, zwiększa Mount Speed 10%, Max Auto Run Speed 30%, czyli jak jedziecie sobie na awku, to 30% szybciej. I Auto Run Sprint Speed, czyli jeżeli możecie sprintować na awku, będzie to 15% szybciej. Wystarczy mieć tego Izaros Riding Crop na plus 0 i działa. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie enchantować i spadnie durability poniżej 100, warto podbić do minimum setki, żeby po prostu ten buff działał, w innym wypadku nie działa. Taki jest opis po prostu na tym przedmiocie. Czyli oczywiście, jeżeli chcecie sobie trenować konie, to powinniście właśnie ten przedmiot enchantować, im więcej tym lepiej, ponieważ masterka się zawsze przydaje. Tutaj jest wymagane Magical Black Gem, Pre Duo, 3 Tet oraz Pen, czyli w zależności od enchantu jest troszeczkę więcej potrzebne. Pojawiają się Magical Chicken Feet oraz Magical Haystack. Wydaje mi się, że nie da się tego w żaden sposób kupić. Nie jest tu napisane, dziwne. Okej. Okay. Aha, czyli można go po prostu otrzymać, jeżeli będziecie breedować Special Chicken Feet oraz Special... przepraszam, inny, źle czytam. Jeżeli po prostu będziecie breedować, tak, breedować farmę, to macie szansę, żeby otrzymać Special Chicken Feet oraz Special Haystack. I to jest pewną szansą, niestety tutaj nie jest napisane z jaką. Zmiany w klasach. Ranger tutaj dostaje drobną poprawkę. Jeżeli chodzi o przedmioty, to maksymalny Family Inventory zostało zwiększone z 32 do 50. Pamiętajcie, że i tak musicie kupić przedmiot z Pearl Shopu, żeby to zwiększyć. Drobne zmiany, jeżeli chodzi o interfejs, i również drobne zmiany oznaczone jako inne, więc za bardzo nas tutaj nie interesują. Czyli w końcu macie troszeczkę przedmiotów, jeżeli chodzi o life skill, ale pamiętajcie, że za niedługo powinno i u was się pojawić manosy, czyli te najważniejsze złote. Więc jeżeli niekoniecznie potrzebujecie life skillować, no to poczekajcie chwilkę, powinny się za tydzień bądź dwa pojawić, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, lecimy sobie dalej, zobaczmy sobie jeszcze u was Pearl Shop. Czyli też pojawia się Bugatti Chiron Pack, kosztują 4700 i tutaj macie cały zestaw, czyli outfit dla postaci, outfit dla konia, no i tutaj jeszcze kulczyki, nie są one tutaj pokazane, więc nie wiem jak one wyglądają. Również możecie sobie kupić całą zbroję za 2200, tutaj jest zestaw żeński, również kulczyki są osobno za 500 pereł, jakiś Dancing Elephant Earrings, chyba jakaś nowość za 500 pereł. Bugatti Chiron Horse Gear Set Pack, czyli możecie sobie kupić outfit dla konia za 2000 pereł. Pojawia się event do 22 czerwca, czyli dla Guardiana. Musicie wybrać jeden outfit za 5100 pereł. Ok, fajny event. Czyli to po prostu jest wyprzedaż. Ok. Otrzymujecie outfit Leporem Premium i możecie sobie wybrać jeden z tych trzech. Artesian Cry za 2128 pereł, Artesian Memory 50 sztuk, Wax Cry 15 sztuk, Artesian Memory 10, Memory Fragment 30. Kolejny zestaw, tym razem dwójeczka za 5046, czyli troszeczkę więcej, 150 Artesian Memory, 35 Wax Cry, Artesian Memory 25, Memory Fragment 70 sztuk i dwa scrolle Fail Stacki.
Gru Life Skill Pack za 2587, czyli książeczka na 15 dni Extra Life X Scroll, High Quality Draught Box, High Quality Food Box, Perfume of Swiftness i Energy Tonic. Kolejny za 3112, również książka na 15 dni i troszeczkę więcej nagród. Kolejny to jest Dream Horse Training Pack za 1735. Skill Change kupon 100 Cronstone'ów i Imperial Training Delivery Invoice za 30. Możecie sobie wybrać dwie z trzech nagród, które są potrzebne do tej dziewiątki. Cursor Training Pack za 2000 pereł, czyli Mount Skill Change kupon 11 sztuk, Umbrellet Celerity Drawk 1 sztuka, Extra Mount X Scroll 2 sztuki i Imperial Training Delivery Invoice 20 sztuk. HE Tal Tier 3 za 2200, czyli 1 sztuka peta na tierze trzecim. Dwa Energy Toniki za 400 pereł, Daily Enhancement Pack za 75 pereł, 3 Artisan Memory Eventowy, czyli 4 w sumie, i Item Collection Increase Scroll na godzinkę. A Eferia Marii Classic Set dla wszystkich klas za 2900 pereł, wyprzedaż jeżeli chodzi o All Skill Training kupon za 1440, jeżeli potrzebujecie wszystkie umiejętności dla konia, to teraz możecie to kupić nieco taniej. Mount Skill Training Kupon, czyli jeżeli potrzebujecie pojedynczy kupon na zmianę skilla u konia za 160 pereł. Maksymalnie jeden zakup na konto. Premium Horse Appearance Change Kupon za 720. Horse Breeding Reset za 512 pereł. Horse Breeding Reset Mail za 264 pereł. Tears of the Wind, dwie sztuki za 200 pereł. I Leporem Premium Set za 3400, jest to nowy outfit dla Guardianki. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie tego patch notesa. To by było na tyle. Mam nadzieję, że nie za bardzo przeszkadzało wam te moje pauzy, ale no cóż, nie miałem za bardzo czasu dzisiaj szybko to przejrzeć, a niestety byłem zaskoczony. Myślałem, że patch notesy będą dopiero jutro, tak więc dziękuję bardzo. Zostawcie po sobie lajka, dislajka, komentarz i widzimy się następnym razem. Jojo!